kłaniam się pięknie, Anna Przewoźniak, i witam niezmiernie serdecznie na finale 8. edycji konkursu Wielkopolski Rolnik Roku. Witam Państwa raz jeszcze. Będę miał dziś ogromną przyjemność wręczenia nagród laureatom konkursu Wielkopolski Rolnik Roku, którego celem jest promowanie nowoczesnego rolnictwa i tych producentów rolnych, którzy dzięki inicjatywie i rozumnemu działaniu potrafią dostosować swój warsztat pracy do zmieniającego się rynku, nowych realiów, przyczyniając się tym samym do kreowania pozytywnego wizerunku wielkopolskiego rolnictwa. Proszę Państwa, do kolejnego 16 nominata w tej edycji konkursu, a jest nim pan Zbigniew Wolicki. Pan Zbigniew Wolicki z żoną Danutą i córką Jolantą jest właścicielem gospodarstwa sadowniczego w miejscowości Józefowo gminy Babiak. Na powierzchni 20 hektarów dominuje uprawa czarnej porzeczki, 10,5 hektara, wiśni na 6 hektarach, 20 odmian śliwy na 3 hektarach oraz moreli. W gospodarstwie obowiązuje zintegrowany system upraw sadowniczych. Dotyczy on pełnej kontroli dawkowania chemicznych środków ochrony roślin, okresu karencji ich stosowania oraz oceny ewentualnej ich pozostałości w owocach. Brak nawet śladów ilości tych środków w owocach jest powodem dużego zainteresowania konsumentów produktami gospodarstwa państwa Wolickich. To między innymi rezultat dobrej współpracy z Instytutem Sadownictwa w Skierniewicach. Pan Zbigniew Wolicki był nominowany w konkursie Wielkopolski Rolnik Roku w 2002 i 2007 roku. Aż mnie korci, żeby powiedzieć, do 3 razy sztuka. Pan Zbigniew Wolicki, jeszcze raz brawa dla Pana. Jeden laureat tej edycji konkursu, pan Zbigniew Wolicki. No i jednak do 3 razy sztuka. Sprawdziło się stare, dobre powiedzenie Pana przypadku. Serdecznie gratuluję ja również, jeśli Państwo pozwolą, w swoim imieniu wszystkim laureatom.